Mało kto wie, że w Łazach pod Łukowem znajduje się pewien dworek. Dziś już raczej bardziej bym powiedział pozostałość po tym dworku, aczkolwiek wiąże się z nim niesłychanie ciekawa i ważna dla naszej lokalnej historii ciekawostka. Mianowicie, dworek ów związany jest z jedną z najwybitniejszych postaci ziemi łukowskiej, z Henrykiem Sienkiewiczem i jego rodziną. Wszyscy mieszkańcy naszego regionu wiedzą, że Henryk Sienkiewicz urodził się w Woli Okrzejskiej, a więc w miejscowości 33 km od Łukowa. Natomiast nie wszyscy zdają sobie sprawę i wiedzą, że przez pewien okres swojego życia Henryk Sienkiewicz również mieszkał wraz ze swoimi rodzicami w Łazach. W tej miejscowości browar i gorzelnie posiadał brat matki Henryka Sienkiewicza, Stefanii, Adam Cieciszowski. Adam Cieciszowski był właścicielem niewielkiego majątku tutaj w Łazach, a także tego oto dworku, który sam wybudował. Był bratem Stefanii Cieciszowskiej, matki Henryka Sienkiewicza. W latach 70. XIX wieku rodzice pisarza wydzierżawili ten majątek, jednak mieszkali tu jedynie przez rok ze względu na niską opłacalność. Później Józef Sienkiewicz wydzierżawił niewielki majątek w Woli Głowskiej od hrabiego Augusta Krasińskiego. Henryk Sienkiewicz często przyjeżdżał właśnie do rodziców do Łazów. I jak to młody student właśnie po pieniądze i po prowiant głównie, żeby rodzice go wspomagali i mieszkał, uczył się do kolokwium. Również sobie właśnie, jak to się mówi, korzystał z atrakcji, jakie przysługują młodemu studentowi w tym czasie. Później, w latach 80. XIX wieku, Adam Cieciszowski popadł w długi, co zmusiło go do sprzedaży majątku w Łazach wraz z dworkiem. Na początku XX wieku niewielką część majątku Cieciszowskich wraz z dworkiem i pozostałymi budynkami sprzedała Konstancja Wasmut Bronisławowi Janowi Skierczyńskiemu za sumę około 3000 zł. Majątek mierzył wówczas około 5 hektarów. Zabytkowy dworek zakupili od rodziny Sienkiewiczów państwo Skierczyński, Bronisław Jan Skierczyński. On jeździł po kraju, produkował kotły grzewcze. I gdy był przypadkiem w Woli Okrzejskiej, usłyszał, że jest właśnie do sprzedania posiadłość niedaleko Łukowa w Łazach, której właścicielami jest rodzina Cieciszowskich. Państwo Skierczyńscy zakupili dwór wraz z całym wyposażeniem oraz wystrojem i meblami pamiętającymi jeszcze czasy Sienkiewiczów. Przez długie lata cały ten wystrój pozostawał jeszcze bez zmian. Jednym z ciekawszych mebli była ogromna rzeźbiona szafa, zabytkowe biurko, przy którym prawdopodobnie młody Sienkiewicz uczył się do kolokwium, oraz stary dębowy stół służący jako niewielki ołtarzyk, przy którym często odbywały się nabożeństwa. Przy tym stole, według tradycji Sienkiewiczów, nikt nie miał prawa siedzieć. On był przeznaczony tylko i wyłącznie do celów modlitewnych. Kuzynka Sienkiewiczów, która sprzedawała owy dworek, zagwarantowała, że przyszli nabywcy uszanują tą tradycję. Mogę tylko powiedzieć, że właśnie państwo skierczyńscy byli wielkimi patriotami, czego fakty dowodzą, że udzielali się również podczas wybuchu I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej oraz II wojny światowej, gdzie żołnierze czy legionów bądź partyzanci byli częstymi gośćmi właśnie tego dworku i po prostu byli w tym dworku przechowywani. Właśnie w Łazach Henryk Sienkiewicz, gdy już przyjechał tuż przed wojną, w roku 1910, napisał zakończenie do swojej ostatniej powieści pod tytułem Wiry. Właśnie lubił siadać pod rozżytym misionem, pić herbatę i rozmyślać nad swoimi nowymi powieściami. Tuż za dworkiem znajdował się niewielki ogródek kwiatowo-warzywny, a także dość rozległe sady, przez które wiodła droga, utwardzona droga, która łączyła dworek z ulicą Ciężkowizna. Za sadami z kolei znajdowały się dwa stawy połączone czymś w rodzaju rowu, przez który wiódł malowniczy mostek. Natomiast od północnej strony, niedaleko dworku, znajdowała się niewielka stróżówka przeznaczona jako mieszkania dla służby. Do niej przylegała piwnica. Głęboka piwnica i jak podają legendy czy też przesłania świadków żyjących w tamtych czasach, ukrywała
tajne przejście, tajny tunel łączący właśnie dworek z brzegami rzeki Krzny. Było to jakieś około kilkaset metrów. Niestety dzisiaj nie jesteśmy w stanie sprawdzić tego faktu, ponieważ z biegiem lat piwnica zawaliła się od środka. Połowę tego majątku otrzymała Zofia Natalia ze Skierczyńskich Oknińska, żona Stefana Oknińskiego. Drewniany dworek w Łazach został podzielony na dwie części. Jedna połowa była zajęta przez rodziny Zofii i Stefana Oknińskich. Ich dzieci, Maria, Elżbieta oraz Bronisław, mieszkały tu do lat 90. XX wieku.